Cześć łobuzy. Niektórym lepiej pokazać niż wytłumaczyć. Mowa tutaj oczywiście o typach wizualno-przestrzennych. Dzisiaj kilka sposobów, dosłownie trzy, na to jak wykorzystać kolory, kształty przy tłumaczeniu, pokazywaniu, demonstrowaniu pewnych spraw dotyczących gramatyki. Bardzo, bardzo prostymi środkami możemy sprawić, żeby było bardziej kolorowo, bardziej interesująco i żeby bardziej przemawiało do inteligencji wizualno-przestrzennej naszych kursantów. Większość z nas ma jeden kolor markera. Czarny. Ale można kupić sobie też inne kolory i zaraz pokażę, dlaczego warto. Jeżeli będziemy określać poszczególne części, poszczególne składowe danej konstrukcji, wtedy nasi kursanci wiedzą co, gdzie powinno być, dlaczego i jaką pełni rolę. Z kolorkami łatwiej zapamiętać. Podobnie możemy się pobawić również z post-itami, różnymi kolorowymi. Warto, żeby były w różnych ładnych kolorkach, takich jak najbardziej lubimy. Jest to bardzo prosty sposób, a dodatkowo też stymuluje ruchowo, jeżeli dodatkowo będą musieli kursanci samodzielnie sobie coś poprzestawiać. Będzie to idealne zastosowanie post-itów, jeżeli na przykład będziemy chcieli zademonstrować inwersję. Jeżeli akurat nie masz przy sobie ani post-itów, ani kolorowych mazaków, to nie musisz się w ogóle martwić, ponieważ tak naprawdę każdy obiekt, jakieś drobne przedmioty, cukiereczki, spinacze, jakieś takie małe szpargały, też możesz użyć, żeby zademonstrować jakiś proces. Z jednym z moich uczniów próbowaliśmy zapamiętać frazę it is what it is i jakoś po prostu nie szło. Zakodowaliśmy sobie, że taki cukierek oznacza it is. Kładziemy. Ten cukierek to jest what. Powtórzmy. It is what. What it is. Jeszcze raz. It is what. I teraz po prostu układamy sobie całą frazę. It is what it is. Powtórz. It is what it is. Przećwiczymy to sobie. Jest zakodowany pod każdym cukierkiem inny fragment tej frazy. I teraz wystarczyło, że pozostawiliśmy to do końca lekcji w takim właśnie układzie na stole. Za każdym razem, kiedy mój uczeń chciał użyć takiego wyrażenia, wystarczył rzut oka na cukierki i po prostu przypominał sobie w trymiga, co chciał powiedzieć. W ten sposób, używszy tego kilka razy, utrwalił to sobie i na następnych zajęciach, i już na następnych, i następnych. Nie było problemu, nie trzeba było mu tego przypominać. A przez bardzo, bardzo długi czas było to ogromne wyzwanie, żeby to zapamiętać, a nie wiem dlaczego strasznie sobie mój uczeń upodobał takie wyrażenie. Jest dla niego po prostu przydatne i teraz po prostu wie jak to sam stosować. Za każdym razem, jeżeli zrobimy ten dodatkowy wysiłek i pokażemy coś w formie takiej właśnie wizualnej, a nie tylko tłumacząc i pokazując same suche przykłady, odwołujemy się do prawej półkuli mózgowej, odwołujemy się do inteligencji wizualno-przestrzennej, bardziej stymulujemy naszych kursantów i większości z nich, ponieważ większość naszych uczniów jest wizualno-przestrzenna właśnie, docieramy do nich lepiej i lepiej im pewne rzeczy tłumaczymy. Tak więc bardzo polecam. Cóż, tyle na dziś. Dodaj troszeczkę barwy swoim zajęciom, dodaj troszeczkę barwy swojemu życiu. Kup sobie post-ity, kup sobie kolorowe mazaki, a nie tylko czarne. I do roboty. Over and out. Do zobaczenia.